Witamy znowuż serdecznie i witamy znowuż serdecznie gracza Diabla. Cześć. Dzień dobry, witam. W zasadzie nagrywamy mecz po meczyku. Przed chwilą nagrywaliśmy czołgiem premium SU-122-44, a teraz mamy piąty tier czołg premium Churchill 3. Rosyjski. Też prochorówka, tylko spotkaniówka, tylko po innej stronie. Ale dlaczego chcę ten pokazać meczyk? Oczywiście nie chcę spoilerować wyniku, ale troszeczkę na początku delikatnie powiem. Przepraszam. To jest twój najlepszy exp w twojej grze World of Tanks. Tak, szczerze powiem, nie wiem za co. No, ale warto to pokazać, ponieważ jak wiadomo, jesteś znanym graczem. Jesteś można powiedzieć najlepszym polskim graczem, jeżeli chodzi o rankingi, i to jest twój najlepszy mecz, jeżeli chodzi o exp. Oczywiście ty mówisz, nie, tak naprawdę nie wiesz za co, no ale zerknijmy, czy jest za co. Myślę, że na początku kilka słów na temat tego czołga piątego tieru, czyli Churchill, rosyjski piąty heavy tank. Co, jest wolny, ma tam niby jakiś pancerz z przodu, ale na wieżyczce go nie ma. Ma działko 75 damage'u, 110 penetracji na zwykłym pocisku, na premium już jest ciekawiej, bo jest 198 chyba, 8? Coś takiego chyba. Tak, chyba 198 penetracji jest. Albo 6. No i co? Ogólnie 180. Bardzo wysok... 180? No. Aha. No to niech będzie i tak. No i co? Bardzo szybki reload ma, ale właśnie mały Alpha Strike, ale ogólnie DPM wychodzi całkiem przyjemny na tym czołgu, tyle że właśnie jest wolny. No i to jest jego główny minus. No i dużo też hapsa ma, jak na premiumy właśnie, tak te wszystkie 700, więc może też i wytrzymać coś, co nieco. Następną rzeczą, dlaczego chciałem właśnie, żeby ten film Diabl pokazał, chociaż Diabl mówił, że nie jest zbyt... bardzo ciekawy, ale jest to, że ostatnio mieliśmy exp razy 5. Oczywiście Wargaming dał dupy, myśleliśmy wszyscy, że w poniedziałek też będzie ten exp razy 5, ale to był błąd chyba w tłumaczeniu, nie? Tłumacze się nie popisali. Napisali, że do wtorku. Z rutyny napisali wtorek. No, a niestety to było do niedzieli. Do 7 rano. Znaczy do poniedziałku do 7 rano. I tak, mieliśmy popiątny exp, jeszcze mieliśmy za zrobienie ponad 3000 damage'u oraz 3 killi, dodatkowo plus exp. Tak, plus ten pojedynczy exp, który się robi. I się okazało, że ten wynik, który teraz oglądacie tego meczyku, być może jest to najlepszy, normalny wynik razy 5 zrobiony w tej grze. Bo, no cóż, no trzeba powiedzieć, zrobiłeś prawie 23,5 tysiąca, nie? Tak, no troszkę się zrobiło właśnie. Fajnie to wyglądało właśnie na końcowych statystykach. A sam powiem, że się nie spodziewałem, jakbym wiedział, że tyle dostanę, to bym jeszcze zaryzykował tam pod koniec, pojechał na jednego TDK, ale... No. Dobra, to zobaczymy. Jak... Ty wiesz co, mówiłeś, że ten mecz jest nieciekawy, a tak naprawdę na razie jest dynamika i non-stop napierdalanka. No to działko właśnie jest fajne pod względem właśnie tego szybkości przeładowania, tylko troszkę skupianie nie wyrabia przy tym reloadzie. Także tu jest ten jednak bardziej taki close combat. Na większe odległości się nie da strzelać tak ciągłym ogniem, bo się działko nie nadąża ze skupianiem. Czyli tu jest przeładowanie poniżej 2 sekund, tak mi się wydaje? Tak. Lekko poniżej 2 sekund. No to niesamowite. Także całkiem fajne. No tylko, że damage 75. No, taka ciekawostka, że na przykład T3-4 rosyjska z tą 57 zisem, czwórką działkiem,
Ma też poniżej 2 sekund może zejść, a ma 85 damage'u, a nie 75. Także No, no, jeszcze no. lepiej można. A ostatnio sobie właśnie grałem tam te 3-4 bardzo fajnie, bo sobie... Bardzo fajnie mi się grało, bo sobie właśnie zbierałem expa na te nowe medy rosyjskie, co mają wyjść. No bo idziemy z te 3-4, idziemy na jakiś czołg, nie? Tak, później tam do 8 tiru, później na T5-4 i z T5-4 na dychę. No, czyli 206 tysięcy trzeba. Warto kupić w zasadzie dwa czołgi teraz. T3-4 i T5-4, nie? Tak, T5-4 też mam. Robię pierwsze bitwy sobie. Akurat się fajnie złożyło, bo że ten X razy 5 był. Bo podciągnąłem troszeczkę. Już połowę gdzieś mam na tego nowego obiekta. 140 czy coś takiego. Nie wiem, pamiętam jak on się nazywa dokładnie. No, 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 no. Mapa Prochorowka, spotkaniówka, czyli to samo, co przed chwilą widzieliśmy na Suso 2244, ale dwie inne taktyki, czyli jeżeli, przepraszam najmocniej, na spotkaniówce będziemy na tej mapie, to są dwie możliwości, albo jesteśmy na górce i napierdalamy, albo jesteśmy na środku i napieprzamy. Jakimi czołgami warto jechać na tą górkę, a jakimi stać w środku? Wiesz co, zależy po której też stronie jesteś. Ja na przykład jak jestem właśnie od południa, to lubię właśnie jechać na środek bardziej i pomóc tej stronie tutaj zdobyć zachodnią część mapy i żeby oni po prostu zajechali tamtych na gór, tamtych od tyłu i strzelali ich właśnie w tył, nie? Tam oflankowali ich. Wtedy właśnie łatwiej jest wygrać, bo tak, jeżeli się nie zdobędzie tej strony i tylko po prostu się będzie szło na wymianę z tymi pod górką, no to raczej średnio to będzie wyglądało. No, powiem ci, że cudem przeżyłeś, nie? Tutaj miałem farta lekkiego, no, no, no. Właśnie. Ale to właśnie wszystko jest to, że wcześniej troszkę przylamiłem i dostałem strzała od tego 150. Właśnie te 150, tak jak teraz bym nie musiał właśnie się stresować. Tylko miałbym hapsa właśnie i mógłbym przyjąć tą bułę od niego. Problemowo, no, no ale... Ale no nazwali cię, to ciebie nazwali Gold Amonobem, czy kogo? Tak, tak, tak. Tak, do mnie pisali. No, czasami trzeba tego Golda użyć. Ale tak naprawdę, mimo używanego tego Golda, bo sporo tego Golda tu użyłeś, to był też spory zarobek. Tu chyba te goldowe pociski nie są takie drogie w tym czołgu, nie? Troszkę tam pod względem tego, jak co one dają, a tego. To się opłaci, tyle że właśnie małe robią damage, te pociski, i to się przekłada później, wiesz, na zarobki. Bo no im ale... mniejszy damage robi, no a wiesz, a one tak swoje kosztują, także. No ale chyba także tam... ta gra jest tak stworzona, tak stworzyli tą grę, że nie ma czegoś takiego jak czołg, który ma same zalety. Jeżeli czołg jest twardy, ma szybki reload, to on musi mieć odjęte coś, nie? Dokładnie. Czasami właśnie tego golda trzeba użyć i nie ma wyjścia. No. A tak dla takich graczy, można powiedzieć, początkujących, może są takie czołgi, piąty, szósty tier, które naprawdę jednak odbiegają swoją skutecznością od innych czołgów, czy raczej nie widzisz takich... Piątych tirów? To KV-1 na pewno. On ma ten pancerz magiczny, nie najgorsze działko. No i mobilnością też tam nie jest jakaś mega fajna, ale daje radę ta mobilność na tym kafale. Także KV-1 jak dla mnie na piątych tirach. A z szóstych? KV-1S? KV-1S, ale coś słyszałeś na temat nerfu tego działa? No, słyszałem jakieś plotki, że mają mu zabrać działko, a później znowu, że mają mu może nie zabrać. I tak oni, Wargaming sam za dobrze nie wie, co chce zrobić, ale na pewno będzie miał jakąś tam setkę dodaną nową, także... Czy mu zabiorą, czy mu nie zabiorą, to dadzą mu jakieś nowe działko i to nowe działko może też być... O wiele szybsze na przykład, nie? No, 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 no. Jak widać, 8 killi strzeliłeś piątym tierem, a rzuciło cię na szóste tiery. Oczywiście ten czołg bardzo często rzuca na piąte tiery i wtedy on ma się bardzo fajnie, nie? Tak, to wtedy to można sobie poszaleć. I teraz jest ta sytuacja, nie? Gdybyś no ty nie wiedział... Właśnie, gdzie ten Tedek jest, a miałem 22 HP, a ten czołg to... Ten S35 to potrafi przywalić, także nawet bym je z heka ściągnął, jeżeli chciał. Ale polecasz ten czołg, jeżeli ktoś by chciał kupić?
Churchill trójka? Tak, fajny jest. Bardzo przyjemnie wśród, mi się nim gra. Piątych tierów najlepszy? Do zarabiania raczej nie, bo do zarabiania jak dla mnie te 25, jeżeli o to chodzi. Ale tak do zabawy, do pojeżdżenia sobie, no i przy okazji coś tam zarobić kredytów, to tak, czemu nie? No widzisz, niestety nie dałeś rady zabić 9 czołg. To teraz tak, podsumowując wynik dokładny, nie wiem czy masz przed oczami, to jest 23 tysiące chyba 400, coś takiego. Zarobek na tym meczu, wiem, że tam było w okolicach 200 tysięcy, ale coś ten takiego. Taki bez odjęcia golda, ale też był jeszcze ten 30% dodatek, nie? Tak, tak, tak. Czyli przypuszczalnie ten mecz, który teraz widzieliśmy, możliwe, że to jest jeden z lepszych meczy w ogóle rozegrany tym czołgiem, nie? Bo jeszcze takiego zarobku nie widziałem. Oczywiście tam użyłeś trochę golda, więc na czysto zarobiłeś w okolicach 100 tysięcy. No i twój najlepszy exp, chociaż nie byłeś tego świadom, no po prostu, no taki ten czołg ma współczynnik expa do damage'u, że no i zrobiłeś... dużo było walki takiej w zwarciu na bliskim dystansie, więc to też tam swoje miało właśnie, swój czynnik też chyba. Bo tam jak jest do 200 metrów, czy coś takiego, słyszałem taką teorię, że jak do 200 metrów się strzela i sam widzisz gościa, no to wtedy tam się nie dzieli ten exp na tych spotterów czy coś, także... Pewnie to też miało swój jakiś czynnik. Okej, okay. No to co? No, jeszcze coś chcesz jeszcze powiedzieć? Taka ciekawostka właśnie, bo są te misje właśnie za Radleya Waltersa, tam jeszcze było dodatkowo razy 5 exp dla załogi, tam mi skoczyło dosyć fajnie właśnie procenciki na załodze po tej bitwie, bo wyszło gdzieś 115 tysięcy na każdego członka załogi expa, także spory tam był skok. Czyli można powiedzieć, prawie maksymalnie wykorzystałeś ten meczyk i 23,5 tysiąca, no 23 300, coś tam zobaczycie na tej powtórce, ale no taki popiątny wynik, nieustawiony, chyba to jest pierwszy raz coś takiego, nieustawiony, popiątny wynik, najlepszy jaki widziałem do tej pory i tyle, nie? To co, no to dzięki i... Trzymajcie się wszyscy i zapraszam wszystkich do następnych filmików. Na razie. Cześć.